Eliza Michalik, Onet Opinie. Dzień dobry Państwu. Pani profesor Magdalena Środa jest dziś Państwa i moim gościem. O, świetnie, widzimy się. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi bardzo. Pani profesor, ja chcę Panią zapytać o burzę, która się rozpętała po emisji filmu dokumentalnego Ewy Stankiewicz Stan Zagrożenia o katastrofie smoleńskiej, w którym wyemitowano niepublikowane wcześniej zdjęcia byłej premierki Ewy Kopacz w prosektorium na tle ofiar katastrofy smoleńskiej. Jest też pani etyczką, profesorką od etyki, dlatego ciekawi mnie, jak się pani do tego odniesie. I rodziny ofiar są podzielone. Część mówi, że pani premier była zmęczona, ona była też lekarką, pracowała tam, a część ofiar mówi, że nie wypada, że to jest po prostu brak szacunku. No więc muszę powiedzieć, że ja spotkałam się z Ewą Kopacz prawie zaraz po jej powrocie ze Smoleńska, może kilka dni później. I Ewa Kopacz była w traumie, była osobą absolutnie przerażoną. Opowiadała o tym, o czym mogła opowiadać, o pewnych szczegółach tego wypadku, a zwłaszcza o masakrze, która była spowodowana wtargnięciem silnika do kabiny pasażerów i o niemożności identyfikacji ofiar. Dzisiaj profesor Bilewicz napisał, że po pierwsze ludzie różnie reagują na tego rodzaju traumę, zwłaszcza w jej trakcie, wtedy kiedy tak jak Ewa Kopacz są w prosektorium, czy no właśnie zajmują się jako lekarka, nie tylko jako polityczka, ona tam była również jako lekarka tego rodzaju pracą. Ja nie widzę na tych zdjęciach żadnego śmiechu ani uśmiechu. Widzę jakieś zdjęcie sytuacyjne, gdzie ludzie spięci próbują uśmiechnąć się do kamery. Według mnie to jest naprawdę jakby nieistotna ta mimika, bo sama pamiętam, że w czasach traumy związanej ze śmiercią bliskiej osoby różnie się zachowywałam. Różne są sposoby odreagowywania tego rodzaju zdarzeń. Ale ja myślę, że nawet nie ma co się zajmować kwestią usprawiedliwiania. Jest to jakaś podłość, wyciąganie takich zdjęć i dodawanie im interpretacji, która ma przede wszystkim kogoś zgnoić. To jest coś wyjątkowo ohydnego. Ja myślę, że gdybyśmy rzeczywiście ważyli na pewnej skali ocen etycznych to, co się stało po tej wielkiej tragedii w Smoleńsku, po tej wielkiej, gigantycznej katastrofie, to można powiedzieć, że tak naprawdę ogromną winę za zrobienie z tego jakiegoś spektaklu, jakiegoś teatrum, jakiegoś absolutnie chorego wydarzenia ponosi raczej poseł Macierewicz, który gromadzi komisję, która bada 10-11 lat, mając ogromne środki, tę tragedię i dochodzi do, no nie chcę tego powiedzieć, ale czasem tak bywało, do komicznych rezultatów. Ja myślę, że tu trzeba skierować światło opinii publicznej, co się stało z tą tragedią, że raz została ona wykorzystana jako mit fundujący władzę PiS-u, mit, który jest bez przerwy rozgrzewany, bez przerwy obecny w wielkiej liczbie pomników, hołdów, wydarzeń, które pozwalają tej partii funkcjonować poza zwykłą ludzką chciwością, co jest widoczne w postawach takich jak Obajtek, ale zachowuje tę partię właśnie w ramach jakiejś takiej ideologii, którą zbudował ten smoleński mit. I to mi się wydaje odrażające i ohydne, co robi rządząca partia z ofiarami i z katastrofą, która miała wydarzenie. Natomiast wyciąganie zdjęć osób, które naprawdę ciężko tam pracowały, były w ogromnej traumie i przyłapywanie ich na jakichś uśmiechach czy na pewnej mimice, którą się interpretuje w sposób, który pasuje do ideologii tej partii, jest dosyć ohydne. Znaczy, w ogóle powiedziałabym, to co zrobił PiS z tą straszną katastrofą jest naprawdę czymś wyjątkowo ohydnym, nie tylko w kategoriach moralnych, znaczy przede wszystkim w kategoriach politycznych, chociaż oczywiście widzimy użytek polityczny,
Dlaczego te zdjęcia są wyciągnięte dzisiaj? Dlaczego dzisiaj wszyscy rzucają się na Ewę Kopacz? No, myślę, że to jest po prostu dobra propagandowa zagrywka, żeby odgrzać stare kotlety i żeby z innej strony, bo przecież ten film Stankiewicz, te wysiłki Macierewicza, to wszystko jest żałosne, chociaż nas wszystkich Pani bardzo profesor, dużo... ale gdyby był polityk PiSu pozujący na takim tle, to czy pani komentarz byłby taki sam? Czy też byśmy uważali, że to ohyda wyciąganie tych zdjęć? Tak, ja myślę, że są takie sytuacje. Wie pani, ja ze studentami dziennikarstwa robiłam kiedyś takie zajęcia, kiedy szukaliśmy tej granicy, gdzie naprawdę dziennikarz nie powinien ingerować. On może ingerować w nasze życie prywatne, on pełni funkcje kontrolne, pełni funkcje odnoszące się do pewnych faktów, które musi relacjonować, ale nie powinien nigdy wnikać w sferę uczuć. Ludzie różnie reagują, różne są reakcje na nieszczęście, różne są reakcje na traumę. Myślę, że tak jak oszczędzono nam zdjęć bliskich w traumie, w której się mogli zachowywać na różne sposoby, tak publikowanie zdjęć kogokolwiek w sytuacji prosektorium wydaje się absolutnie nie na miejscu. Ja bym raczej zadała pytanie, dlaczego to poseł Macierewicz nie pojechał na to miejsce, na miejsce katastrofy, dlaczego uciekł stamtąd, dlaczego i przez 11 lat nie ma żadnych osiągnięć. To są kwestie polityczne i to są kwestie do pytania. No, ewidentnie mamy tutaj użytek propagandowy z takich zdjęć, a proszę mi wierzyć, nie jestem blisko bynajmniej z Ewą Kopacz i mam do niej bardzo wiele różnych pretensji jako do premier. Natomiast pamiętam traumę, w jakiej znajdowała się, wróciwszy ze Smoleńska. Więc myślę, że te zdjęcia mają charakter przypadkowy, odreagowujący i ta interpretacja psychologa Bilewicza wydaje mi się wystarczająca. Pani profesor, mam dylemat etyczny, w którym chcę, żeby pani pomogła, dotyczący wicepremiera Gowina. Rozgorzała taka dość duża dyskusja w mediach społecznościowych po konwencji porozumienia, na której Jarosław Gowin nagle objawił się po 6 latach rządów PiSu jako opozycjonista i skrytykował kompletnie politykę rządu, w którym jako żywo jest nadal wicepremierem. No i teraz jest pytanie, które może nie być wcale głupie i może nie być od czapki. Czy gdyby PiS przegrał wybory, to trzeba wybaczyć Jarosławowi Gowinowi, a być może w domyśle też innym politykom, którzy legitymizowali rządy Prawa i Sprawiedliwości z ich rewolucyjnymi, brutalnymi metodami i puścić to w niepamięć, czy też rozliczać wszystkich, również z takich równo i bez litości, również z takich względów też etycznych i wychowawczych, żeby nikt nie miał przekonania, że mu cokolwiek, kiedykolwiek ujdzie na sucho. Jaka polityka tu jest właściwa? Ja myślę, że mamy dobrą wskazówkę, chociaż to może zabrzmieć trochę traumatycznie. Po II wojnie światowej powstało wiele tekstów, między innymi Karla Jaspersa i Hannah Arendt, dotyczących kwestii winy i odpowiedzialności. I oni bardzo wyraźnie zróżnicowali kwestię winy. Trzeba rozliczyć wszystkich tych, których decyzje doprowadziły do złych efektów, zarówno dla społeczeństwa obywatelskiego, państwa prawa, jak i demokracji, czy przestrzegania konstytucji w Polsce. Niezależnie od tego, jak bardzo zmieniali opinię, rozlicza się za decyzje i za konsekwencje. Natomiast inną kwestią są sprawy moralne. Ja muszę powiedzieć, że mam z tym duży problem i właściwie po dzień dzisiejszy atakuję całkiem świadomie pana adwokata Giertycha, dlatego że uważam, że nie można pewnych rzeczy załatwić umywając ręce. Giertych upodmiotowił Młodzież Wszechpolską, z tego wyrosła naprawdę faszyzująca polityka, która jest w tej chwili obecna w Polsce w różnych postaciach. On się od tego wszystkiego odciął. Odciął się od swojej koalicyjnej władzy z PiS. W tej chwili jest człowiekiem liberalnym. Wspiera nawet ludzi z SLD, będąc ich mecenasem i tak dalej. Ja uważam, że ludzie powinni być odpowiedzialni za swoją biografię. Że nawet jeśli
w pełni przyznają się do winy, chociaż Gowin się nigdy nie przyzna do winy, Giertych się pewno nigdy nie przyzna do winy. Oni powiedzą, zmieniłem poglądy, zobaczcie, jaki jestem użyteczny, każdy może zmienić poglądy. Moja opinia jest taka, każdy jest odpowiedzialny za własną biografię. Poglądy można zmienić, ale trzeba pamiętać, jakie się kiedyś miało, trzeba pamiętać, kim się było. A akurat Gowin jest pozbawiony tej władzy i tej możliwości, chociaż szkoda, bo jest filozofem i zapewne zna takie teksty, które do tego nawołują, bo przecież on był w Platformie Obywatelskiej, on był tą osobą, która budowała wielkie bariery przed ratyfikacją konwencji odnoszącej się do przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie. Już w ramach Platformy pełnił funkcję, można powiedzieć, pisowskiego skrzydła. A to jest postać wyjątkowo cyniczna i to jest postać wyjątkowego kombinatora, skutecznego w polityce. Być może jest to jakaś cenna zaleta, ale z moralnego punktu widzenia można powiedzieć, zawsze trzeba ponosić odpowiedzialność za to, co się robiło. Jeśli to nie jest odpowiedzialność związana z decyzjami, które mają charakter negatywny, akurat Gowin ma tu pewne zasługi, zatrzymał majowe wybory, teraz się przeciwstawia Kaczyńskiemu. Wszelako, ja bym powiedziała tak, nie można być panną młodą na każdym weselu. Jak było się w takiej władzy, władza, która powodowała niemal zbrodnicze skutki łamania konstytucji, łamania praworządności, pozbawiania państwa prawa, jego podstawowych instytucji, to trzeba, jak Karl Jaspers i pewno Gowin zna doskonale tego filozofa, wycofać się z życia politycznego, zachować skromność i robić coś dla tych, których władza, w której się uczestniczyło, którą skrzywdziła ta władza. Czyli pani profesor, pani zdaniem Gowin powinien wycofać się po rządach PiSu z życia publicznego, nawet jeśli nie poniesie odpowiedzialności karnej za konkretne decyzje? Może się nie wycofywać. Ja od razu powiem, to nie jest polityczna ocena, bo w polityce każdy kombinator, każdy cynik, który jest skuteczny, jest po prostu dobry. Polityka to jest sztuka praksologii. Natomiast pyta się mnie pani jako etyka. Tak, powinien się wycofać z życia publicznego albo powinien zająć takie miejsce w życiu publicznym, żeby spróbować naprawić szkody, do których dopuścił, czy na które był jakby obojętny wtedy, kiedy był we władzy. Więc myślę, że z moralnego punktu widzenia trzeba zawsze ponosić konsekwencje za możliwość działania. Nie był to pionek, nie był to trybik, to była osoba decyzyjna. To była osoba, która również przyglądała się temu, jak się niszczy w tym kraju konstytucja, jak się niszczy praworządność, jak się niszczy media, a jak dochodzi do korupcji na skalę, której dobrym przedstawicielem dzisiaj jest pan Obajtek, czy jak nazywam go, sprytny Rysio, czyli europoseł Czarnecki. Ta skala korupcji politycznej, ta skala korupcji właściwie materialnej, zwykłej, polegającej na kradzieży, na kombinacjach, na nepotyzmie, w PiS jest przeogromna. Jeśli było się we władzy i miało się możliwość decydowania, miało się możliwość powiedzenia nie, miało się możliwość powiedzenia róbmy inaczej, a tego się nie zrobiło, to jakieś konsekwencje trzeba z tego powodu ponieść. Ale cwaniakiem i kombinatorem, pani profesor, to pana wicepremiera Gowina mało kto wprost nazywa. Zawsze wszyscy tak jakoś na okrętkę. Ale o biskupów i szczepionki chcę jeszcze zapytać. Biskupi, jak pani wie, Episkopat Polski wydał oświadczenie, że jeżeli już ktoś musi, to niech się szczepi szczepionkami. Dwóch firm, już nie będę nas wymieniać, żeby tego czarnego PR-u nie powielać. Ja się zastanawiam w tym kontekście, czy rzeczywiście my, w sensie wszyscy ludzie, którzy wypowiadają się w sferze publicznej, nie popełniamy błędu oceniając wypowiedzi episkopatu tylko w kategoriach na przykład głupoty, bo często padają takie opinie, że kolejna głupia wypowiedź. Czy tutaj nie wchodzą w grę jednak jakieś interesy? Bo tak przysłuchuję się i zastanawiam się, jaki w ogóle episkopat ma powód, żeby wypowiadać się o medycznych kwestiach, poza tym, że mogą to jakieś interesy wchodzić w grę. I ciekawi mnie bardzo, jak pani to widzi. Ja rzeczywiście zajmuję to stanowisko pierwsze, to znaczy ja bym to absolutnie bagatelizowała, bo rzeczywiście poziom ignorancji, poziom głupoty,
w ramach hierarchii kościelnej, ale nie tylko oczywiście hierarchii kościelnej, związany z brakiem wykształcenia albo z takim potwornym nadęciem ideologicznym, które nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, a bardzo wiele z propagandą PiS, no, jest tego rodzaju, że może powinniśmy to bagatelizować. My ostatnio w ramach Komisji Etyki w Nauce zastanawialiśmy się, czy przypadkiem nie bagatelizować pomysłów ministra Czarnka, dlatego że kiedy się krytykuje je albo wyraża swoją opinię, a one są naprawdę szalone, niepoważne i dziwaczne, no to wtedy nadaje się im pewną rangę. Ja myślę, ale bagatelizować, że... czyli nie mówić, pani profesor, no bo nie można za bardzo nie mówić, jak ważna osoba, taka jak czy instytucja, jak episkopat, czy pan minister Czarnek coś mówią w przestrzeni publicznej. No nie da się nie podać tej informacji. Minister Czarnek jest jednak przedstawicielem instytucji publicznej, natomiast myślę, że powinniśmy dążyć bardzo szybko do sprywatyzowania Kościoła i wszystkich opinii, które tam się pojawiają. To są opinie, które dotyczą katolików. Jeśli katolicy nie chcą brać szczepionek z powodu abortowanych dzieci, to jak najbardziej niech nie biorą, tylko niech opłacają na przykład korzystanie z służby zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że poziom szaleństwa, histerii i propagandy w Kościele, który naprawdę nie ma absolutnie nic wspólnego z chrześcijaństwem, z wiarą, ze eschatologią, jest już tak wysoki, że jedyne, co możemy zrobić, to bagatelizować, nie potępiać, ponieważ potępianie i wypowiedzi takich osób jak ja czy pani redaktor powodują eskalację. A episkopat z jakichś powodów dobrze się czuje w ramach tej walki ideologicznej, którą rozpoczął i którą toczy, i idzie na takie, w takie regiony takiego absurdu, takiego głupstwa, takich naprawdę niepoważnych wypowiedzi, no, że no nie można mu przeciwstawić racjonalnych poglądów. Tu nie ma żadnych argumentów. Więc ja myślę, że to trzeba bagatelizować i prywatne wypowiedzi hierarchów. To jest sfera prywatna. To jest pani dziedzina... profesor, muszę niestety brutalnie przerwać, ale bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I państwu także dziękuję. Dziękuję, że nas państwo wysłuchali. Do zobaczenia w Onet Opinie jutro. We'll be right back.